I po króciutkiej przerwie witamy wszystkich ponownie, jak najbardziej serdecznie. Oczywiście jestem Zed i witam was na drugiej grze finału Gigabyte Cup numer 6. Jest to oczywiście drugi sezon. Dwóch graczy mamy już na mapie, Shaku oraz Plato. Pierwszy z nich to Grabi, który gra tutaj jako zielony Protoss. Jego przeciwnik z jednym punktem do tyłu to Empire Happy, nie mylić go z koreańskim I Am Happy, który gra jako żółty Terran. Żółty oczywiście najlepszy kolor dla Terrana, a jest to potwierdzone naukowo, ponieważ gram ja tym kolorem. No i jesteśmy na Shakurasie. Pierwsza gra to był naprawdę bardzo mocny forgate ze strony Grabiego, który wygrał mu tutaj jeden punkcik w tym best of five. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w grze numer 2 na Shakurasie, gdzie według mnie no ten forgate może być bardzo utrudniony ze względu nie tylko na to, że rampa jest tak samo wąska jak na dual site, ale także, że mamy tutaj drugą rampę, więc tak naprawdę Protoss musi przebijać się przez obie. Nie ma tutaj za bardzo gdzie postawić pylona, no może tutaj, czy raczej tutaj. Więc no ten forgate jest tutaj do zrobienia oczywiście, jak na każdej mapie. Myślę jednak, że jest on troszeczkę trudniejszy niż na innych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Grabi tymczasem za chwileczkę postawi, przepraszam bardzo za moją czkawkę, postawi tutaj za chwileczkę swojego pierwszego gatewaya. No i standardowy timing Protossa, można powiedzieć, że odrobinkę może opóźniony o tego jednego proba, ale to nie sprawia żadnego problemu. Baraki także u Happy'ego, no i mamy także rafinerię. Sugeruje nam to, że nie będzie starał się tutaj cisnąć jakiegoś bardzo szybkiego buildu pod tytułem One Rax Expand i przeciwko Protossowi może być to ciężki build do wybronienia. Grabi tymczasem, no chyba że po prostu Protoss także idzie w One Gate Expand lub coś w tym stylu. Happy, no właśnie, co może tutaj będzie starał się robić? Był 1-1-1 w pierwszej grze, mam wrażenie, że może tutaj będzie starał się powtarzać to, aczkolwiek chciałoby się tutaj może zauważyć jakiś taki bardziej bezpieczny build ze strony Happy'ego. No i zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. 15 Orbital Command, kilku Terranów decyduje się na 16 Orbital Command, czyli po oczywiście jeszcze dodatkowym SCV, ponieważ baraki teraz budują się 5 sekund dłużej. No i mamy Happy'ego, który już pompuje swoje pierwsze mariny. Jeśli nie zauważyliście, tych marinów jest tutaj coraz więcej, nie ma żadnego techlaba ani nic takiego, więc to może nam sugerować, że za chwileczkę pojawi się tutaj gdzieś fabryka. Bardzo fajnie skautowany jest tutaj Grubby przez Terrana. Widzi tutaj już drugi asymilator, no i od razu widzimy, że może będzie tutaj starał się jakoś wchodzić w jakąś taką większą technologię. Czy będzie to właśnie to, za chwileczkę zobaczymy. Grubby tymczasem musi wypompować swojego pierwszego stalkera jak najszybciej. Będzie go oczywiście według mnie chronobustował, czy tak? No ma już 54 chronobusta, więc rzuca od razu to na oba z tych budynków. No i to będzie tyle na temat tego skautu. Happy tymczasem buduje fabrykę, druga rafineria, więc chyba będziemy mieli te banshee tak jak w poprzedniej grze. Happy także bunkruje się, więc no wygląda na to, że to będzie dokładnie to, co będzie miało tutaj miejsce. Happy nie pokazuje nam tutaj jakichś takich innych dziwnych zagrywek i nie, myślałem, że będzie miała tutaj miejsce jakaś mega szybka ekspansja ze strony Grabiego. On jednakże tego nie robi, chociaż chwilą moment 200 minerałów już posiada. I pytanie brzmi właśnie, co będzie tutaj się, na co będzie się decydował gracz protoski Stargate? O wow, no to mi się naprawdę podoba. Grubby idzie tutaj takim dosyć interesującym buildem. Starport tymczasem budowany, mamy także pierwszego Heliona, więc za chwileczkę pojawi się nam tutaj Techlab. Ile jest marinów? Jak na razie wygląda na to, że 3, dokładnie tak, 3 mariny. Każdy z tych graczy sprawdza tutaj swoje najbliższe sąsiedztwo, tylko po to, żeby nie zauważyć tam jakiejś dziwnej fabryki, jakiegoś Starporta, jakiegoś Proxy Gate'a albo czegoś w tym stylu. Może akurat nie w tej fazie gry już te proxy gate'y, ale chodzi tutaj może o to, jak to wyglądało w poprzedniej grze ze strony Grabiego, który te swoje 3 gateway postawił w ogóle w innym miejscu. Techlab już prawie zakończony, mamy także Starport na ukończeniu. No i wygląda na to, że to jest One Gate Stargate Expand ze strony Grabiego i tak naprawdę nie wiem, czy się z tym zgadzam, podczas gdy tutaj ten pierwszy Helion wpada i pomimo tego, że posiadam jedynie 30 życia, myślę, że bez problemu zauważy tą... O mój Boże, czy zauważy? Dokładnie teraz zauważa ten Stargate. Więc Happy już dokładnie w tym momencie wie, co robi jego przeciwnik. Nawet zużył tutaj Graviton Beam na tym Helionie. Budowany jest także już bardzo szybko Engineering Bay. Mamy także, spójrzcie, jak szybko zamienił się tutaj tym Starportem. Mamy już przecież Mariny, mamy już także wymieszający się Techlab, więc świetna, szybka zmiana Happy'ego, tylko po to, żeby skontrować to, co robi jego przeciwnik. Kolejne baraki już w tym momencie budowane. No i mamy tego pierwszego Feniksa, który widzi dokładnie to, co się dzieje w bazie swojego przeciwnika. Grabi bardzo fajnie skautuje, ale właśnie z jego technologia także została wyskautowana. Tutaj dwa dodatkowe baraki są rzucane i Happy gra naprawdę bardzo reaktywnie. Zaraz zobaczymy chyba jakieś tutaj
pierwszy missile turret, dokładnie tak. I ta wieżyczka już w tym momencie zbudowana. Tymczasem zakończona budowa jedynie na pierwszym Feniksie i mamy tutaj dwa dodatkowe gateway'e oraz Robo Facility, więc po tym, po tym bardzo szybkim Stargate'cie w zasadzie został wybudowany tylko jeden Feniks, chyba nawet dwa Feniksy, przepraszam bardzo, i to będzie tyle na temat. Będzie może starał się tutaj podnieść jakiegoś jednego albo dwa SCV, to będzie tak, że tyle, jeśli chodzi o ten ewentualny haras, otrzymuje tutaj jednego strzała, no i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o ten atak. Spójrzcie, jak świetnie broni się tutaj Happy ze swoimi marinami oraz pierwszym mediwakiem. Reaktor także jest już budowany. To mi się podoba naprawdę. Wybudował pierwszego mediwaka, dopiero później reaktor. Dzięki temu jest w stanie no troszeczkę podlecić swoje mariny na wypadek, gdyby miał tutaj miejsce jakikolwiek push reaktor oraz techlab. No i będziemy przechodzili tutaj ten standardowy Marine Marauder razem z ekspansją, podczas gdy ugrabię go dodatkowe asymilatory. Mamy także Twilight Council, więc tak naprawdę nie wiem, czy zgadzam się z tym, co robi Grabi, bo on tak naprawdę wypompował jedynie dwa Feniksy ze Stargate'a, jedynego Obserwera z Robo Facility i teraz znowu switchuje w Twilight'a. I podczas gdy oczywiście technologicznie Protoss jest bardzo wszechstronną rasą, to tak naprawdę nie wiem, czy właśnie zgadzam się z czymś takim. Terran o wiele łatwiej jest w stanie switchować swoimi budynkami w inne rodzaje jednostek. No chyba, że oczywiście mamy late game'a i 15 baraków, no to wtedy nie ma za bardzo jak z tego zeswitchować w mecha. I tak naprawdę Grabi, no nie wiem, czy się zgadzam z tym, co on robi w tym momencie. Jest już Twilight Council, jest dodatkowy czwarty gateway w budowie, ma jak na razie 3 chronobustuje, wszystkie z nich. Jest tutaj także jeden Obserwer, no i mamy trzy mediwaki, które będą starały się zrobić, no właśnie co, wygląda na to, że niezbyt wiele. Cały czas zastanawiam się tutaj, jaki pomysł ma Grabi. Jest Templar Archives, no to było do przewidzenia, że ten Templar Archives się tutaj pojawi, ale cały czas, spójrzcie, jest już 90 minuta gry, a tak naprawdę Grabi w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi na to, co robi jego przeciwnik, oprócz w zasadzie jedynie jednostek warpgate'owych, których posiada 35 limitu kontra 30. To jest bardzo fajne, ale no właśnie, trzeba by tutaj jeszcze coś z tego zrobić. Grabi tymczasem w dobrej pozycji defensywy, więc to może tak naprawdę zadziałać, jeśli będzie w stanie wypompować szybko tutaj te swoje pierwsze archony. I wygląda na to, że w tym momencie zostało to wszystko zeskautowane. Zaraz zobaczymy, czy zauważył tutaj, dokładnie tak, zauważył ten Templar Archives, więc no wygląda to dosyć dobrze dla obu tych graczy. Grabi z przewagą limitu, jeśli dobrze zauważyłem, ma też drobną przewagę jednostek zbierających, podczas gdy jego przeciwnik czeka chyba tutaj na jakiegoś dropa. Przepraszam bardzo, Grabi czeka na jakiegoś dropa. Bardzo fajnie rozdzielił swoje wojska Sentry tylko po to, żeby blokować rampę Stalkery na samej górze. No i wygląda na to, że Grabi ma już 5 mediwaków, to są naprawdę ogromne ilości. Storm jest wymyślany, mamy także jednego Immortala oraz Ghost Academy. Świetna decyzja ze strony Happy'ego, który dobudowuje sobie dwa kolejne baraki i wygląda tutaj naprawdę bardzo dobrze. Jeśli rzuci dobre EMP, no to ta gra może skończyć się ekstremalnie szybko, ponieważ on już posiada Steampack. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj także wymyślony Combat Shield. Dokładnie tak, Combat Shield także jest wymyślony. Więc tak naprawdę to Happy dropuje swoją... Wrong base, dude! Nie ta baza, do której należy się dropować, to u zielonego musisz dropować te wszystkie jednostki, ale wygląda na to, że bardzo fajnie broniony jest tutaj Grabi. Trzyma swoje jednostki w bardzo dobrej pozycji, w której no nie będzie za bardzo pozwalał swojemu przeciwnikowi na zrobienie czegokolwiek. Tutaj chyba za chwileczkę wyrośnie Nexus, mam takie wrażenie. Tutaj ten jeden Marine po prostu przepuścił tą jednostkę. Terran jest na 1-0, podczas gdy u Protossa nie mamy jak na razie żadnych upgrade'ów. Dopiero teraz budowany pierwszy Forge. No i mamy 6 gateway'ów kontra, jeśli dobrze zauważyłem, 5 baraków, z czego jeden na reaktorze. Większość to są po prostu te chlaby. I pompuję tutaj teraz dwa kolejne ghosty, podczas gdy dwa pierwsze już znajdują się na polu bitwy. No i mają oczywiście na EMP. Mobius Reactor chyba został wymyślony, jeśli dobrze gdzieś tam zauważyłem. Pytanie brzmi, jak zareaguje na to Grabi. On już posiada Storm wymyślony, on już wymyśla Charge Loty, plus 2, plus 1 dla Terrana jest wymyślany. On na razie posiada 3 High Templary kontra, no właśnie, niezbyt duża ilość tych wszystkich jednostek. Będziemy mieli dropa ze strony Happy'ego na
Zaraz zobaczymy chyba na tą trzecią bazę dokładnie, tak on gdzieś tutaj tym medivakiem stara się wyskoczyć, no i mamy Zelota, który będzie starał się przejąć tutaj tą kontrolę nad Zelnagą i Protoss wychodzi z bazy, podczas gdy u Terana mamy naprawdę bardzo małą ilość jednostek, 123 mitu kontra 109 i Grabi, naprawdę bardzo mocna armia, trzeba tutaj powiedzieć. Zaraz zobaczymy zapewne tutaj jakiś drop, jest jeden Zelot, mamy 6 Marinów oraz jednego Marudera, no i pytanie brzmi, w jaki sposób zareagują tutaj obaj ci gracze. Grabi w tym momencie wie, że jego przeciwnik dropuje się tutaj, a przynajmniej wiedział to przed chwilą, bardzo dobra decyzja, żeby snajpować tego pylona, ponieważ tutaj nie ma ani jednego takiego budynku, żeby kolejne jednostki warpować. Świetny tutaj, świetny mikro tych wszystkich jednostek. No i ten Zelot stracony ekstremalnie szybko razem z pylonem, ale Grabi już znajduje się na miejscu tylko po to, żeby bronić swojej ekspansji. Tutaj bardzo fajnie zostawiony jeden High Templar, on ma na dwa sztormy. I wygląda to naprawdę bardzo dobrze ze strony Grabiego. Nie należy jednakże zapominać, że Happy po prostu posiada bardzo dobre możliwości produkcyjne. On posiada, jeśli dobrze zauważyłem, 4-5 ghostów teraz i każdy z nich posiada chyba na 2 EMP. I to jest naprawdę bardzo trudna sytuacja dla Grabiego, który nie może zostać złapany, jego deadball nie może zostać złapany w tych EMP, chociaż tak naprawdę nie ma tutaj jakiejś kolosalnej armii ze strony Happy'ego. No i wygląda na to, że tragicznie rzucone EMP, wygląda na to, że ten trzeci został rzucony naprawdę bardzo dobrze. Większa ilość jednostek Protossa znajduje się bez tarczy, ale gdzie znajduje się większość armii Happy'ego? Naprawdę nie wygląda tutaj zbyt mocno i wygląda na to, że Grabi będzie tutaj starał się rzucać jakieś defensywne warpiny, podczas gdy ta grupa jest... Po co tyle tych Guardian Shieldów? Nie mam zielonego pojęcia, aż 4 Guardian Shieldy zostały rzucone, więc tak naprawdę tutaj troszeczkę przesadził chyba Grabi, podczas gdy Happy troszeczkę się cofa, on ma już trzecią bazę, należy nie zapominać, jego jednostek zbierających 55 kontra 67 probów. Więc Grabi cały czas do przodu, ale wygląda na to, że będziemy mieli drop do maina. Tutaj Robotics, drugi Robotics Facility jest zbudowany. Mamy także Robobay, który jest dopiero w budowie. No i wygląda na to, że będziemy mieli małego Switcha. Zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie anulować ten budynek. Nie, został on zniszczony. Jest jeden feedback na Medivac, ale bardzo fajnie kajtuje te wszystkie jednostki, niszcząc tutaj jednego, dwa. Także temu High Templarowi się dostanie. Oczywiście te Zeloty są z charge'em, ale to chyba byłoby tyle na ten temat. Jeśli chodzi o te zwarpinowane jednostki, tutaj troszeczkę więcej warpinu ma miejsce, no i kilka więcej probów poniszczonych, bardzo, bardzo fajnie, że target fire na te proby tutaj poszedł. Jeden Zelot stracony, zaraz zobaczymy, te jednostki są już oczywiście 2-1 i wygląda na to, że mamy bardzo mocną akcję ze strony Happy'ego, który łapie wszystkie jednostki swojego przeciwnika i demoluje je. Grabi poddaje partię w tym momencie. No i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie tutaj przejechał swojego przeciwnika. Happy tymczasem nie wychodzi z gry przez jeszcze chyba następne kilkanaście sekund, wygląda na to. Ja myślę, że nawet sobie cofniemy tutaj troszeczkę, żeby złapać ten atak, który miał miejsce. W momencie, w którym miał miejsce już te końcówka tego dropu, spójrzcie, jakie chyba świetne EMP zostały tutaj rzucone. Dokładnie tak, ogromna ilość EMP i spójrzcie, żadna jednostka Protossa bez tarczy. Bardzo, bardzo, bardzo ładnie tutaj zagrał to Terran. No i GG oczywiście miało tutaj miejsce. Niesamowicie dobra gra ze strony Terana, który nie dość, że zdropował swojego przeciwnika, odwrócił tutaj uwagę, no to tymi EMP po prostu zdemolował jego armię. No i oczywiście upgrade'y 2-2 kontra Protoss, który posiadał no jeden i chyba to było +1, +1, jeśli dobrze zauważyłem. Nie, ciężko stwierdzić, bo tutaj my mamy już 13 zelotów, przepraszam bardzo. Tak jest, +1, +1 dopiero teraz. Starał się jeszcze tutaj warpować kilka jednostek do maina, ale no właśnie... Żadnych obrażeń tutaj tak naprawdę nie zadał. I to w zasadzie byłoby tyle, jeśli chodzi o tą grę. Happy wyrównuje na 1-1 dzięki bardzo, bardzo fajnej grze, tutaj ten eksplodujący Nexus nam tutaj już pada. 1-1 w tym Best of 5, dzięki bardzo wszystkim za oglądanie i za chwilę przejdziemy do gry numer 3.